Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę przedstawić ci drogę do miliona złotych. Jak zarobić milion w ciągu 5 lat? Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy! Dzisiaj przedstawię wam konkretne obliczenia na temat tego, jak dojść do miliona za pomocą serwisów abonamentowych, czyli tworząc jakiś portal, na przykład portal randkowy, czy jakiś portal społecznościowy, czy dla ludzi zajmujących się jakąś pasją, gdzie ludzie będą skłonni właśnie opłacać miesięcznie jakiś mały, drobny abonament. Pokażę wam dzisiaj konkretnie właśnie, jak to obliczyć, jak powinno w ogóle wyglądać myślenie przedsiębiorcy, bo staram się właśnie tutaj na naszym kanale i w ogóle w Akademii Biznesu, staram się wam, moi drodzy, cały czas przekazywać właśnie z jednej strony praktyczne umiejętności, z drugiej strony uczyć wam sposobu myślenia właśnie przedsiębiorcy. Myślę, że będzie to bardzo wartościowe, więc zachęcam do oglądania. Na początku w ogóle przyjmijmy sobie pewne założenia. Założenia są takie, że te wszystkie obliczenia dotyczą na przykład kogoś, kto nigdy nie prowadził jeszcze swojego biznesu, kogoś, kto na przykład ma jakiś dostęp do wiedzy, nie? No bo pewne rzeczy trzeba umieć po prostu robić, więc na przykład może to być ktoś, kto korzysta z naszej Akademii Biznesu i ma tam całą wiedzę dotyczącą czy sprzedaży, marketingu, organizacji, zarządzania, techniczne jakieś umiejętności, więc ma dostęp do wiedzy, ma jakiś kapitał na początku, bo sami zobaczycie, że nie musi to być duży kapitał, bo w zasadzie koszty początkowe to będzie poniżej 10 tysięcy złotych, koszty miesięczne no też nie więcej niż tam 2,5 tysiąca złotych, więc już na przykład mając nazbierane te 15-20 tysięcy spokojnie można taki biznes rozpocząć. Więc zacznijmy, przejdźmy do konkretów, do konkretnego startu. Będą na początku jakieś koszty początkowe, nie? Będą to koszty początkowe, czyli takie, które ponosimy jeden raz tylko i później już nie. Będzie to na przykład założenie firmy, nie? Czyli koszty związane z tym, żeby znaleźć sobie firmę księgową, bo firma księgowa nam pomoże wszystko ogarnąć technicznie, nie? Rejestrację firmy, kupno kasy fiskalnej, czy jeszcze jakieś dodatkowe tam opłaty. Możemy na to sobie spokojnie przeznaczyć 1500 zł i na pewno to wystarczy przy działalności oczywiście gospodarczej. Stworzenie takiego portalu internetowego, tak jak mówię, no załóżmy, że na przykład byłby to serwis randkowy, nie? Czyli serwis dla osób, które szukają drugiej połówki i byłby to serwis płatny albo płatno-darmowy, czyli na przykład jakaś część funkcjonalności jest darmowa, ale żebyśmy mogli na przykład wysyłać wiadomości, no to już musimy zapłacić, nie? No to stworzenie takiego portalu, jeśli znajdzie się jakąś fajną firmę, czyli nie taką, która robi dla wielkich korporacji strony po 100 tysięcy, to myślę, że spokojnie w 7 tysiącach złotych brutto można by się zamknąć. Logo, identyfikacja wizualna, jeśli faktycznie ktoś jest uczestnikiem właśnie Akademii Biznesu, no to tam podajemy sposoby, jak coś, co normalnie też właśnie u profesjonalnego grafika, czy w jakiejś agencji kosztowałoby kilka tysięcy złotych minimum, można to zrobić za 400 zł, więc koszt całkowity to jest 8900 zł i mamy gotowy portal, nie? Jakie będą miesięczne koszty stałe? Jakie będą miesięczne koszty stałe? Po kolei, będzie to opłacenie serwera, nie? Czyli zakładamy sobie na przykład serwer z dyskiem wielkości 30 GB, no bo na portalu randkowym będzie dużo zdjęć, więc trochę tego miejsca potrzeba. 100 tysięcy wejść miesięcznie to już jest taka fajna liczba na początek. Taki serwer kosztuje przy opłaceniu całego roku z góry kosztuje 48 zł miesięcznie. Serwis mailingowy będziemy potrzebować, żeby komunikować się jakoś z użytkownikami, nie? Żeby im prezentować różnego rodzaju promocje, zachęcać ich do powrotu do naszego portalu, więc serwis mailingowy, zakładając, że wysyłamy do 10 tysięcy, mamy do 10 tysięcy maili miesięcznie, wysyłać możemy ich więcej oczywiście, natomiast mamy 10 tysięcy adresów e-mail w bazie, no to będzie to 360 zł miesięcznie. Opłata informatyczna, czyli obsługa informatyczna, no bo jedna rzecz to jest, że jakaś firma przygotuje nam stronę internetową, inna sprawa to jest to, że później trzeba tą stronę jeszcze no, cały czas uaktualniać, wprowadzać jakieś poprawki, troszkę rozwijać, więc spokojnie 600 zł miesięcznie, nie licząc jakichś zaawansowanych zmian, powinno nam wystarczyć na ten cel. Księgowość 123 zł, czyli stówka netto, można znaleźć, to zależy, czy jesteś w dużym, czy w małym mieście, natomiast zakładając, że tutaj nie ma jakiejś dużej ilości faktur, bo biznes jest dosyć prosty, jak sami zobaczycie, no to można za 123 zł znaleźć spokojnie, brutto. Plus ZUS, z tego co pamiętam, 1316 zł wynosi. Zakładamy tutaj ten duży ZUS, czyli nie bierzemy pod uwagę tego ZUS-u preferencyjnego, że tam przez pierwsze 2 lata działalności można by płacić tam 600 zł zamiast 1316, czyli zakładamy od razu ten duży. W ogóle ja dzisiaj będę właśnie w tej analizie, będę wam, moi drodzy, podawać tutaj w miarę bezpieczne stawki, tak żebyśmy tutaj nie żyłowali wszystkiego, zakładając, no, że ktoś, kto
startuje z takim biznesem, być może jest to pierwszy biznes w życiu, ma dostęp do Akademii Biznesu, no ale nie jest jeszcze wyjadaczem, który by stworzył ileś tych firm, tak jak ja. No mi w życiu udało się zbudować 15 biznesów, dojść do majątku już wielkości około 20 milionów złotych, więc no ja już te zęby zjadłem na biznesie w ciągu tych ostatnich prawie 18 lat. Natomiast ktoś, kto zaczyna na początku, no to jeszcze nie będzie miał wszystkiego idealnie zoptymalizowanego, dopiero pewnych rzeczy będzie musiał się nauczyć w praktyce, nie? No i teraz policzmy sobie, bo mamy już podane koszty, czyli mamy koszty te początkowe i mamy miesięczne koszty stałe. W kosztach ogólnie wyróżniamy koszty stałe i koszty zmienne. Stałe to są takie właśnie, które płacimy co miesiąc, niezależnie od ilości użytkowników. I mamy też koszty zmienne, nie? Koszty zmienne, które już wyznaczają po prostu no, skalę działania, które są zależne od skali działania naszego biznesu. No i tutaj, jak obliczymy sobie zysk netto na jednego użytkownika, bo sposób obliczeń można przyjąć różny. Ja przyjąłem tutaj taki, jak zaraz zobaczycie. No i chcemy sobie policzyć teraz, ile z jednej osoby, która zdecyduje się już zarejestrować na naszym portalu i płacić, ile będziemy mieć pieniędzy, nie? Ile będziemy mieć pieniędzy? No to zobaczmy tutaj. Mamy pewne założenia, że użytkownik płaci, bo musimy jakieś założenia przyjąć, robiąc jakikolwiek biznesplan, myśląc o jakimkolwiek biznesie, nie jesteśmy wróżką. No ja w każdym razie nie jestem, bo jak widzicie, nie ma tutaj szklanej kuli, nie? Więc trzeba przyjąć jakieś założenia, coś po prostu założyć. Te założenia no, mogą się nie sprawdzić w praktyce, mogą być zbyt ogólne na przykład. Oczywiście, że tak. No ale to już na tym polega właśnie działanie i tworzenie firmy czy przedsiębiorstwa, żeby sobie później radzić z różnymi odstępstwami od planu czy z problemami, które i tak na pewno wynikną. Bo w biznesie, moi drodzy, to możecie być przygotowani, możecie być pewni jednej rzeczy, że nie możecie być pewni niczego i że problemy będą się zdarzać codziennie. Więc jedziemy po kolei. Zakładamy sobie, przyjmujemy założenia, że użytkownik płaci abonament i musimy wybrać jakąś średnią, bo mówię, nie chcę tutaj się do każdego grosza doliczać i brać pod uwagę wszystkich możliwych czynników, bo ten film zająłby 7 godzin, nikt by go nie oglądał, albo i 7 dni by trwał, bo zależy jaka to jest skala działania. Nie? Natomiast weźmy sobie pod uwagę na przykład, że użytkownik płaci średnio abonament 15 zł miesięcznie. I tu znowu, ja sprawdziłem na przykład, ile kosztuje abonament na jednym z największych polskich serwisów, na S, i tam miesiąc kosztuje około 17 zł, około 80 zł kosztuje przy opłacie rocznej, nie? Czyli przy rocznej opłacie, no to wyjdzie tam nam niecałe 7 zł miesięcznie, czy no niecałe 7 zł, przy miesięcznej 17 zł. Wiadomo, że im ktoś więcej kupi tych miesięcy, tym ma taniej. Nie biorę też pod uwagę, jakby wliczamy w ten koszt od razu koszt na przykład jakiegoś procesora płatności, no bo jakoś te płatności musimy robić. Na pewno ludzie nie będą nam robić przelewów po 7 zł, nie? Więc albo wybierzemy sobie opcję na przykład SMS, no to nam pobiorą część pieniędzy. Wybierzemy opcję jakiegoś na przykład TIP, PayU, DotPay, jakieś serwisy polskie płatności, może być PayPal, nie? Który obsłuży nam karty kredytowe i konta PayPal. Więc różne te serwisy pobierają sobie od kilku do kilkudziesięciu nawet procent, nie? Jak przy SMS-ach to tam dużo biorą, z tego co słyszałem. Więc jakby to wliczamy już w tą cenę, czyli 15 zł to już jest kasa, która wpływa nam do firmy z jednego użytkownika, jeśli on miesięcznie opłaci abonament średnio, nie? Ale to mówię, strategie mogą być różne, bo będzie na pewno dużo osób, które na przykład korzystają darmowo, będą osoby, co mogą kupić 5 lat do przodu abonament, będą tacy co miesiąc, będą tacy co 8 miesięcy, ale średnio te 15 zł, przyjmijmy takie założenie. Założenie naszej polityki tutaj cenowej. Zakładamy sobie też, że użytkownik spędzi średnio 5 miesięcy na takim portalu. No, z doświadczenia różnych serwisów, a ja kilka takich serwisów w swoim życiu stworzyłem, kilka stworzyłem dla innych firm, kilka z tych właśnie sprzedałem później innym osobom, które w różnych krajach sobie rozwijały, więc możemy przyjąć jakieś założenia. Można zobaczyć, że na przykład ludzie często płacą, kupią coś na przykład na 2 lata taki abonament, bo będzie to taniej ich kosztować, nie? W skali miesiąca, ale na przykład korzystać będą 2 miesiące. Kto inny z kolei będzie na przykład korzystać 2 lata i płacić co miesiąc tą maksymalną stawkę. No więc tutaj zawsze przyjmujemy sobie średnią i możemy przyjąć założenie, że na przykład 5 miesięcy ktoś będzie płacił, nie? Czyli użytkownik, który już zacznie płacić, 5 miesięcy spędzi na naszym portalu. Kolejna rzecz. Będziemy stosować marketing organiczny, płatny i partyzancki. I tutaj zanim przejdziemy dalej, moi drodzy, chcę Was zaprosić gorąco na 2 darmowe szkolenia. I to naprawdę jest szansa taka, której nie możecie przegapić, bo w tą niedzielę, w
tą niedzielę poprowadzę dla Was dwa zupełnie darmowe szkolenia. I obydwa szkolenia są darmowe. Pierwsze potrwa około niecałe 2 godziny, drugie około 2,5 godziny. Więc jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to pod tym filmem, właśnie w przypiętym komentarzu czy w opisie, znajdziesz linki i od razu możesz się zarejestrować. Będziesz mieć wtedy już miejsce zarezerwowane na to szkolenie. No i później trzeba o odpowiedniej godzinie zalogować się do pokoju, zająć sobie to miejsce, no i później wziąć udział ze szkolenia i skorzystać jak najwięcej, robić notatki, wykorzystać tą wiedzę, którą dostajecie za darmo, a gdzie indziej musielibyście zapłacić duże tysiące złotych. Więc od razu zatrzymaj ten film teraz, zapisz się na te dwa szkolenia, bo są bardzo wartościowe i zaraz będziemy kontynuować. Mam nadzieję, że się zapisałeś. Jak nie? To zrób to teraz, bo takich szans nie można w życiu odpuszczać. No, a my jedziemy dalej, więc będziemy taki marketing stosować, o którym Wam opowiem w niedzielę. Następnie, średni koszt za jednego leada to będzie 5 zł. Lead to jest nasz potencjalny klient, czyli na przykład jeśli ktoś zarejestruje się na naszym portalu, ale jeszcze nic nie kupi, nie? Ale zostawi maila, mamy już do niego kontakt, możemy się z nim kontaktować, proponować mu pewne rzeczy, on już zaczyna korzystać z tego portalu na przykład, więc przyjmujemy sobie koszt leada na poziomie 5 zł, bo to jest spokojnie do osiągnięcia. Poziom konwersji przy sprzedaży przyjmujemy sobie 20%, czyli na 5 osób, które na naszym portalu założą konto, jedna zapłaci. I jest to też takie założenie, no, średnio optymistyczne, można powiedzieć, nie? Bo to wszystko będzie zależeć od tego, jak skonstruujesz swój portal, kto będzie na tym portalu, jaki on będzie miał user experience. Tych wszystkich rzeczy uczymy Was właśnie w Akademii Biznesu. Zresztą w niedzielę o godzinie 13 będzie szansa też dla kilku osób dołączenia do tej Akademii Biznesu, więc trzymać rękę na pulsie, polecam i przypominam, że bardzo ważne szkolenia są w niedzielę. Natomiast zależy właśnie, jaki będzie user, to się nazywa UX, czyli user experience, i dotyczy tego właśnie, jak ludzie czują się na Twoim portalu, jak on fajnie działa na telefonie, na tablecie, na komputerze, na tej przeglądarce, na innej przeglądarce, czy łatwo się z tego portalu korzysta, czy wszystko jest intuicyjne, czy ktoś wchodzi i nawet nie może się odnaleźć, jak na przykład założyć konto, czy jak wysłać wiadomość. Więc te rzeczy będą miały bardzo duży wpływ na to, czy osoby, które już pozyskałeś za pomocą marketingu, czy oni faktycznie później będą chcieli coś zapłacić na tym portalu, nie? Ale o tym będziemy mówić innym razem. Natomiast przyjmujemy sobie, że to będzie 20%. Forma działalności, no to działalność gospodarcza z podatkiem liniowym, czyli 19%. No i teraz, jaki będziemy mieć przychód? Przychód z jednego użytkownika dla nas, no to będzie 15 zł razy 5 miesięcy, czyli 75 zł zarabiamy na jednej osobie, która założy konto na naszym portalu. I tu znowu mówię, no część osób nic nie zapłaci, część osób będzie przez 5 lat korzystać i kupować na przykład co miesiąc cały czas te abonamenty, więc liczy się nam tutaj średnia i bierzemy pod uwagę średnią. Następnie, jaki jest koszt pozyskania jednego użytkownika? No za jednego leada zapłacimy na przykład w reklamach płatnych, no 5 zł. Ten koszt później może nam maleć, bo jeśli wprowadzicie to, czego Was będę uczył w niedzielę o 13, to możecie dużo skorzystać z marketingu partyzanckiego czy organicznego. I wtedy na przykład ten koszt Wam zmaleje średnio, bo część na przykład będzie płatnych, część organicznych, część partyzanckich, właśnie osób pozyskanych w ten sposób. No i razem na przykład można ten koszt później znacząco obniżyć. Nie? Natomiast wyjdzie nam 5 zł, to musimy sobie jeszcze podzielić przez te 20%, bo nie każdy płaci pozyskany użytkownik, tylko 1/5 z nich, nie? Więc wyjdzie nam, że 25 zł kosztuje nas pozyskanie jednego użytkownika, czyli zysk brutto z jednego, zysk brutto, czyli jeszcze z podatkami wszystkimi, nie? Z jednego pozyskanego użytkownika wyjdzie nam 50 zł, nie? 50 zł, nie uwzględniamy jeszcze kosztów stałych, zaraz do tego wrócimy. Podatek VAT musimy od tego zapłacić, nie? Czyli od tych pieniędzy, no bo koszty marketingowe wszystkie możemy od VAT-u odliczyć, bo jak korzystamy na przykład z Google'a czy z Facebooka i tak dalej, no to oni nam wystawiają fakturę brutto, czyli możemy sobie to odliczyć, więc z tych 50 zł musimy na początku policzyć 23% VAT-u, czyli wyjdzie nam 11,50 zł. Następnie podatek dochodowy, nie? Czyli z tego 50 zł odejmujemy VAT i następnie od tego, co zostało, jeszcze 19% musimy policzyć, czyli 7,32. No i wyjdzie nam, że zysk netto z jednego pozyskanego użytkownika jeszcze przed uwzględnieniem kosztów stałych to jest 50 zł minus VAT-u 11,50 minus dochodowego 7,32, czyli wychodzi 31,18 zł. Czyli podatki tutaj około no niecałe 40% całej naszej kwoty zjedzą nam podatki. No ale tak jest, no co zrobić? Dalej. Ilość użytkowników, przy których nie zapłacimy VAT-u ani dochodowego. Trzeba to też policzyć, bo zobacz, policzyliśmy tylko VAT i dochodowy od
użytkownika i od kosztu pozyskania, czyli od tego kosztu marketingowego. Natomiast mamy jeszcze te koszty stałe, nie? Które też nam się odliczą od podatku, więc troszkę niżej nam te podatki wyjdą. Jak to obliczyć? No policzymy sobie to tak, że weźmiemy wszystkie te koszty, czyli po kolei te 48 zł za opłacenie serwera, 360 za serwis mailingowy, później obsługa informatyczna 600 zł, księgowość 123 zł i to wszystko dostajemy z tego faktury, nie? Od firm, które dla nas te wszystkie rzeczy robią, więc możemy odliczyć sobie to od VAT-u. Nie? Czyli podzielimy teraz, policzymy to w ten sposób, posłuchajcie, ja uprościłem trochę, bo mamy właśnie koszty stałe i zmienne. I do dalszych obliczeń ja potrzebuję sobie to odpowiednio ułożyć, więc weźmiemy sobie tą kwotę, która nam razem wyszła tutaj, czyli tam około 1100 zł, nie? 1131 zł i podzielimy na 50 zł, czyli przez przychód, który mamy z użytkowników, czyli od 22 pierwszych użytkowników, którzy nam zapłacą, nie musimy płacić podatku VAT. Dopiero od kolejnych, bo tutaj oni i ich po prostu przychód z tych osób zrównoważy nam się z tym kosztem, z tymi kosztami stałymi, które płacimy co miesiąc. Podobna sytuacja jest w przypadku dochodowego, który też sobie policzymy tutaj, czyli znowu musimy te 22 osoby razy. Znaczy przy VAT-ie będziemy mieć 22 razy tam no 7,32 plus 11,5 zł, no bo tyle mamy razem VAT i dochodowy, bo ani VAT-u, ani dochodowego od tych osób nie płacimy, nie? Czyli wyjdzie nam, że 414 zł możemy sobie jeszcze podatku no odjąć od tego, tych naszych obliczeń na podstawie tego właśnie, że mamy jeszcze koszty stałe, których wcześniej nie uwzględnialiśmy w tych obliczeniach. Mamy też tak samo podatek dochodowy, nie? I o ile od ZUS-u możemy, ZUS-u nie możemy sobie wliczyć od odliczenia tego VAT-owskiego, nie? Do rozliczenia VAT-u, o tyle możemy go odliczyć od podatku dochodowego. I moi drodzy, ja tutaj nie chcę wnikać w szczegóły, bo ja pamiętam, że tam nie cały ZUS można, tylko tam są różne jakieś składki tutaj na to, na tamto, na tamto, na tamto i część tych składek można odliczyć, część nie. Nie wnikam w to, zawsze robiła mi to księgowa, nie chciało mi się nigdy tam patrzeć czy 50 czy 70 zł, bo to była strata czasu, więc nie pamiętam tego, słuchajcie, możecie poszukać na internecie. Ja trochę zacząłem szukać, ale to jest tak zagmatwane, słuchajcie, że stwierdziłem, że nie ma sensu przy naszych obliczeniach, bo jedziemy tutaj po milion, a nie po to, żeby 20 zł liczyć w tą czy w tą, nie? Ale w każdym razie licząc, załóżmy, że całą tą kwotę moglibyśmy od dochodowego sobie odliczyć, czyli wyjdzie nam tam, no, dodatkowo podzielić znowu przez 50, czyli 26 osób możemy jeszcze od dochodowego dodatkowo, czyli możemy 190 zł jeszcze podatku, czyli razem 503 zł podatków VAT-u i dochodowego każdego miesiąca możemy jeszcze odliczyć od tej naszej analizy, bo to odliczenie będzie wynikać z naszych kosztów stałych. Moi drodzy, tu macie obliczenia, tu wam cały czas pokazuję obliczenia, one się wszystkie pokazują, więc mam nadzieję, że nie jest to dla was zbyt zagmatwane, słuchajcie. No ale tak to niestety wygląda. Oczywiście większość z tych rzeczy, zdecydowaną większość będzie wam robić księgowa, natomiast wy musicie nauczyć się, jak sami to też liczyć, właśnie po to, żeby na przykład umieć ocenić, czy biznes jest rentowny. Czy on będzie rentowny? Co ja muszę zrobić, żeby był rentowny? Co ja muszę robić, żeby zarobić ten milion złotych na 300 w ciągu 5 lat, nie? Żeby to obliczyć, to musimy właśnie umieć to wszystko się w tym odnaleźć. Dlatego właśnie nagrałem niedawno dla was ten film cały dotyczący handlu na przykład internetowego. Teraz robimy portal abonamentowy, żebyście mogli z tych filmów, moi drodzy, nauczyć się, jak to robić. Oczywiście w Akademii Biznesu macie takich analiz mnóstwo. Mnóstwo analiz konkretnych case study. Ja przygotowuję w ogóle tego typu analizy na przykład dla użytkowników, którzy są tam i dla nich robię, dla ich konkretnych biznesów i później sobie na wykładzie to omawiamy razem. Także jest tego bardzo dużo. Natomiast dzisiaj jedziemy z tymi najważniejszymi rzeczami tutaj i oczywiście przyjmując pewne też jakieś założenia. No i idąc dalej, nie? Żeby zrealizować tego typu plan nasz finansowy, czyli cel spełnić, że zarabiamy na czysto, bo nie licz się, że mamy obrotu milion, bo możesz mieć obrotu milion, a kosztów 999 tysięcy, no i co to w ogóle ma, nie ma sensu, nie? No co ci z tego, zarobię złotówkę, czy tysiaka, nie? Więc żadna zabawa. Liczy się dla nas to, czy możemy ten milion faktycznie po 5 latach mieć na koncie, nie? I faktycznie ten milion na przykład kupić za niego nieruchomości i się ustawić do końca życia, no bo za milion, jak kupisz mieszkań na przykład pod wynajem,
Tylko nie teraz, bo teraz jest trochę górka, tak mi się wydaje, tak czuję, że niedługo ten rynek, trochę powietrza zostanie spuszczone z tego rynku nieruchomości, bo bardzo podrożały w Polsce nieruchomości w ciągu ostatnich tam 2-3 lat, więc warto trochę poczekać jak coś, nie? Ale to akurat właśnie za 5 lat można się przygotować. No i jak kupisz sobie na przykład mieszkań z tych mieszkań powiedzmy 7-8% będziesz miał w skali roku, to możesz mieć spokojnie już do końca życia całkiem niezłą emeryturkę, nie? Na przykład na poziomie tam 60 tysięcy, nie? Czy 70 tysięcy złotych rocznie, nie? Z czegoś takiego. Więc idąc tutaj, moi drodzy, dalej w odliczeniami. Znowu przyjmujemy sobie pewne założenia, bo tak jak mówię, trzeba pewne rzeczy zakładać. Ja mogę przyjąć te założenia, patrząc na swoje doświadczenie biznesowe, na biznesy, które analizowałem, w którym pomagałem, w którym byłem konsultantem dla wielu osób, którym już pomagałem w życiu, czy tworzyłem portale tego typu właśnie w moich firmach informatycznych i przyjmujemy sobie znowu założenia, że na przykład miesięczny koszt utrzymania właściciela to jest 3000 zł. Czyli mamy człowieka, na przykład ciebie, jesteś na dorobku. Na dorobku nie powinieneś szastać, ty powinieneś zajmować się biznesem, cisnąć, być nastawionym, że przez pierwszych 5 lat trzeba będzie naprawdę zapieprzać. To nie jest 4-godzinny tydzień pracy, tylko to jest, kurde, 80-godzinny tydzień pracy. I na to się trzeba przygotować, moi drodzy, żeby naprawdę stworzyć fajny biznes, to pierwszych kilka lat po prostu trzeba być nastawionym na zapieprzanie, bo jak człowiek się na to nie nastawi, to później będzie miał wielkie rozczarowanie. Albo nic z tego nie wyjdzie po prostu, co robi. Więc przyjmujemy, że właściciel żyje skromnie, na przykład może jest w małżeństwie i ma żonę jeszcze, która drugą trójkę dorzuca i mają 6 razem, więc za to już można przeżyć. I 3000 zł wydaje miesięcznie, nie? Koszty początkowe mamy znowu 8900, jak to policzyliśmy sobie na początku, że tyle na początku nas to kosztuje, nie? To też musimy uwzględnić. Przyjmujemy założenie, że co roku podwajamy ilość użytkowników na portalu, tych płatnych, tych płacących. Podwajamy co roku ilość użytkowników płacących na portalu. To jest bardzo ważna rzecz, bo pewne założenia trzeba przyjąć. Pewne założenia, pewne cele sobie postawić na pierwszy rok, drugi, trzeci, czwarty, zaraz do tego przejdziemy. I bo bez tych celów, no to człowiek po prostu będzie błądzić, będzie działać tylko na intuicję, na czucie, a widzicie, ile tu jest różnych obliczeń, ile różnych jest czynników, ile różnych aspektów, które można się pojawić, więc jeśli ty będziesz w stanie sobie to przeliczyć, jeśli pewne rzeczy będziesz w stanie kontrolować, stawiać sobie cele jakieś, to mniej niespodzianek cię wtedy czeka w biznesie. Człowiek, który zaczyna biznes mówiąc na pałę i po prostu nic nie ma policzonego, nie wie co się dzieje, po prostu tak niektórzy ludzie robią z inwestowaniem, że przychodzi kolega, to tu takie nowe złoto, tutaj kredyt we frankach, tutaj Amber Gold, tu diamenty, tu ten, przychodzi kolega, ty tam ładujesz pieniądze, no nie ma się co dziwić później, że ludzie tracą kupę kasy, nie? Bo pewne rzeczy trzeba rozumieć, znać, policzyć, kontrolować, a jak się nie zna, nie rozumie, nie policzy i ten, to nie ładować w to pieniędzy, nie? Więc przyjmujemy sobie właśnie to założenie, że co roku będziemy podwajać liczbę użytkowników, nie? W ciągu roku też ta liczba może rosnąć. I przyjmujemy dla uproszczenia, że nie rosną nam koszty stałe wraz ze wzrostem użytkowników. Ja wiem, że to jest duże uproszczenie, moi drodzy, bo oczywiście, jak nam się tych użytkowników zrobi na przykład parę dziesiąt tysięcy, czy parę set tysięcy, czy więcej, nie? To oczywiście, że będzie trzeba większy system do mailingów, że trzeba będzie większy serwer. Na szczęście w dzisiejszych czasach to już nie jest tak, jak dawniej to było, że to jest w ogóle wtedy, dobra, wyrzucamy na śmietnik i bierzemy zupełnie coś innego, tylko można to skalować. Są serwisy na przykład mailingowe, w których po prostu płacisz od ilości użytkowników i to jeszcze dynamicznie, nie? Czyli w ogóle masz podpisaną umowę z nimi i dochodzi ci do, okej, 10 tysięcy użytkowników, to ci wystawiają taką fakturę, 20 tysięcy taką fakturę, znasz te ceny, jesteś w stanie przewidzieć, jesteś w stanie na przykład wywalić użytkowników nieaktywnych, bo w ten sposób też to trzeba pamiętać, żeby optymalizować, więc tych sum nie dodajemy po prostu, bo nam dużo osób na portalu na przykład od roku nie będzie w ogóle aktywnych, nie będą siedzieć, nie będą otwierać maili, więc nie ma sensu do nich tych maili wysyłać, nie? Więc tak mówię, natomiast dla uproszczenia obliczeń, moi drodzy, żebyśmy, tak jak mówię, nie musieli tego filmu robić 7-godzinnego i liczyć każdą złotóweczkę gdzieś tam i każde 10 groszy, to przyjmujemy sobie, że te koszty stałe, które założyłem, które już nie były tak, no nie były aż takie skromne, nie? No bo tam mieliśmy do 100 tysięcy użytkowników portalu na przykład miesięcznie, czy tam wejść 100 tysięcy wejść, 10 tysięcy osób na liście mailingowe, więc nie było to takie złe, nie? No i przyjmujemy sobie tego typu założenia. I teraz ile użytkowników muszę pozyskać miesięcznie, średnio, przez tych 5 lat, żeby zarobić milion na czysto?
No to ile musimy miesięcznie zarabiać pieniędzy? To trzeba najpierw policzyć. Czyli tak, 3000 zł trzeba zarobić, na rękę oczywiście, bo to nas interesuje, żeby się utrzymać. Dalej, żeby spełnić plan finansowy, to musimy zarobić w ciągu tych 5 lat 1 800 000 zł, bo 1 000 000 chcemy zarobić i 8 900 mieliśmy na początku te koszty. Więc to dzielimy sobie przez 60, nie? Na razie liczymy średnią, czyli średnio miesięcznie, czyli 60. Dlaczego 60? Bo w 5 latach jest 60 miesięcy, 5 razy 12, nie? Czyli dzielimy przez 60, dodajemy do tego jeszcze miesięczne koszty stałe, odejmujemy sobie ten podatek, który, tak jak powiedziałem, wynikający z kosztów stałych, możemy odliczyć i tą sumę całą, nie? Czyli sumę miesięcznie, ile my musimy zarabiać, dzielimy sobie przez to, co wyliczyłem wcześniej, czyli 31 zł 18 groszy, bo tyle mamy zarobku na czysto z jednego użytkownika. Czyli 698 osób musi nam zapłacić co miesiąc te pieniądze, czyli stać się płatnymi użytkownikami albo pozostać płatnymi użytkownikami portalu, nie? Żebyśmy doszli do 1 000 000 w ciągu 5 lat na czysto. Więc znowu przyjęliśmy założenie tutaj, nie? Przyjęliśmy sobie założenie, czyli w ogóle sumarycznie jeszcze możemy sobie sprawdzić to kontrolnie, czyli przez tych 5 lat potrzebujemy mieć 41 880 płatnych użytkowników. Tyle musimy mieć płatnych użytkowników naszego portalu. Dużo? Niedużo? To już sami ocenicie, nie? Sami ocenicie. Zobaczmy, jak to się będzie rozkładać, przyjmując nasze założenie na tych 5 lat. Czyli nasze założenie na 5 lat, że mamy po kolei 1, 2, 3, 4, 5 te wszystkie lata i co roku podwaja nam się ilość użytkowników. Ale zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, to przypominam wam dwa ważne ogłoszenia. Pierwsze jest o tych dwóch webinarach, więc jeśli ktoś z was jeszcze się nie zapisał, nie korzysta z tego, bo wiedza jest bardzo wartościowa już w niedzielę dla was. Ale przypominam też, moi drodzy, jeszcze jedną sprawę, że dzisiaj jest ostatnia szansa, żeby zarezerwować sobie bilety na Szkołę Wygranych 2020 w niższej cenie. Bo ta cena rośnie już, słuchajcie, od jutra. Cena biletów teraz jest około tam nieco ponad 200 zł, od 200 ponad tam do 300 kilkudziesięciu złotych, nie? Z tego co pamiętam, na Ticketmasterze. Natomiast słuchajcie, ta cena wzrośnie. A co to jest Szkoła Wygranych? No organizujemy dla was w styczniu 2020 w Krakowie, w Tauron Arena Kraków. Słuchajcie, wiecie co to jest Tauron Arena? To jest jedna z największych w ogóle w Europie i największa w Polsce hala. Najnowocześniejsza w ogóle w Polsce, jedna z najnowocześniejszych w Europie. Hala na prawie 20 tysięcy osób. I robimy dla was, słuchajcie, imprezę motywacyjną. Co to będzie? Impreza motywacyjna, coś wyjątkowego, na skalę światową. Cały dzień połączenie tak, szkolenia motywacyjnego, czyli dotyczącego twoich celów, motywacji, planu na całe twoje życie i jeszcze wielu innych rzeczy. Połączenie z ćwiczeniami bardzo ważnymi na wyobraźnię, ten nasz słynny bąbelek, właśnie, który powoduje uzyskanie spójności, dużej pewności siebie, pogodzenie się z przeszłością i tak dalej. Te wszystkie rzeczy i to połączone, zintegrowane całkowicie z imprezą. Z imprezą, czyli muzyka, światła, lasery, pirotechnika, nagłośnienie takie, że was tam przedmucha na tej sali. I mega impreza, mega zabawa, słuchajcie, w towarzystwie właśnie tysięcy fajnych osób, możliwość poznania fajnych ludzi, którzy chcą się rozwijać, którzy się rozwijają, poznania właśnie takich osób, tysięcy po prostu, no niesamowita szansa przeżycia jednego z najbardziej wyjątkowych w ogóle wydarzeń, jakie się na świecie odbywają. Więc jeśli ktoś z was jeszcze nie ma biletu, rezerwujcie bilety dla siebie, dla rodziny, dla znajomych, bo tak jak mówię, ta cena wzrośnie niedługo. Więc koniec ogłoszeń, słuchajcie, wracamy do naszego planu. Zresztą linka do tej Szkoły Wygranych macie też i w opisie filmu, i w komentarzu przypiętym, więc polecam, żeby z tego skorzystać, moi drodzy, bo będziecie sobie pluć po prostu w brodę, że jeśli was to wydarzenie ominie. A ludzie przylatują z całego świata, słuchajcie, na tą Szkołę Wygranych, wiem, bo już jest czwarta edycja w sumie tej Szkoły Wygranych. Wcześniej one były tylko dla uczestników właśnie wyzwania czy Akademii Biznesu, takie na kilkaset osób. Teraz robimy, słuchajcie, w Tauron Arena Kraków, czyli wzrost skali kilkudziesięciokrotnie dla was tego wyjątkowego wydarzenia. Powracamy tutaj do filmu. Popatrzcie się. Mamy to założenie, że co rok zwiększamy ilość użytkowników. Więc ja to policzyłem i wychodzi, że w pierwszym roku musimy mieć 1351 osób, w drugim 2700 ponad, w trzecim 5400, w czwartym 10800 i w piątym 21600. Czyli tyle osób musi nam płacić w każdym z tych lat, nie? Czyli przez pierwszy rok miesięcznie musimy średnio pozyskiwać 112 osób. Popatrzcie, jak to się wszystko oblicza. Jak
przy pewnych założeniach, nie? Przy tym założeniu właśnie, że firma nam się oczywiście rozwija, no bo to jest zadanie twoje jako przedsiębiorcy, że ta firma ma się rozwijać. Jak? No w niedzielę na przykład o 13 wam powiem, jak odnaleźć się w tym marketingu. W Akademii Biznesu macie wszystkie informacje, które są potrzebne, żeby taki biznes prowadzić, rozwinąć właśnie na taką skalę albo i większą. Więc można to robić oczywiście, natomiast widzisz sam, że nagle z liczby, że wyszło nam tam 1 000 000 złotych, 41 tysięcy użytkowników, ale w pierwszym roku przez miesiąc trzeba średnio 112 osób pozyskać. To już nie jest tak dużo, nie? Bo jak sobie to podzielisz na dni, to ci wychodzi, że 4 osoby dziennie muszą się na twoim portalu zapłacić tych tam średnio 15 zł, czy tam ile mieliśmy, tych złotych, tak, 15 zł założenie, czyli średnio 4 osoby dziennie muszą zapłacić te 15 zł. Czy to jest trudne, czy jest łatwe? No, to już zależy, jak ktoś z was do tego podchodzi. Jak ktoś z was ma ambicje na milion, moi drodzy, to nie ma pytania, czy to jest trudne, czy łatwe, tylko jak ja to zrobię. To powinno być twoje pytanie. Jak ja to zrobię? Wybrałem taką działalność, wybieram taki portal, mówię, może to być inny portal jakiś, nie? Tak samo funkcjonuje, jak to dzisiaj analizujemy sobie, funkcjonuje Netflix, funkcjonuje... Jakiś był taki showmak, co mi kiedyś kartę kredytową okradał bez pozwolenia w Polsce, na szczęście już się zmył, ale jest, słuchajcie, Netflix, jest Spotify, jest wiele innych serwisów, które teraz wchodzą, nie? Które działają właśnie w takim modelu, który ja wam dzisiaj tutaj przedstawiam, więc równocześnie można powiedzieć, że to jest model Netflixa, że to jest model na przykład Spotify'a, nie? Biznesowy. Może to być model portalu randkowego, może to być jeszcze, może coś innego wymyślisz. Związanego z jakąś inną w ogóle branżą, nie? To już jest wasza kreatywność. Ważna rzecz też, moi drodzy, słuchajcie, bo teraz przejdziemy sobie do różnych szans i zagrożeń, które mogą się pojawić, słuchajcie. Oczywiście, jakie są szanse? Szanse są takie, że będziesz na przykład mógł skopiować taki portal na inne kraje i to jest bardzo duża szansa. Bardzo duża szansa, z których niestety w Polsce mało firm korzysta. Ja pamiętam, jak bardzo się cieszyłem, jak na przykład Allegro w Polsce zaczęło dominować i w ogóle całkowicie, no eBay w Polsce jeszcze kiedyś, nie wiem, nawet chyba już teraz nie ma, ale była strona jeszcze eBay i eBay Polski przez jakiś czas, ale nikt tam nie siedział, bo Allegro zdominowało polski rynek, więc fajnie się rozwijało i pamiętam, jak weszli od razu do Rosji, gdzieś tam do Czech, do jeszcze innych krajów. I bardzo mi się to podobało, że Polacy potrafią właśnie robić tą ekspansję, że jak zrobią coś fajnego, to nie siedzą, no to my się boimy, w ogóle zostawmy Amerykanom, żeby oni cały świat wojowali Facebookiem, eBayem, PayPalem i całą resztą, nie? Tylko wszedł ten portal właśnie na wiele różnych innych branż. Niestety, no niewiele firm w ten sposób działa, a jest to wyjątkowo proste. Wyjątkowo proste, bo jeśli ty masz portal, to wystarczy go przetłumaczyć, co zajmie naprawdę taki portal, ja wiem, bo sam tłumaczyłem, nie, jak startowaliśmy z różnymi portalami, to jest przetłumaczenie, to jest w tydzień można zrobić taką sprawę i masz już gotowy jakby platformę, kupujesz nową domenę, logo też tłumaczysz wszystkie rzeczy, stawiasz osobny serwer, bach i masz w kolejnym kraju możliwość ruszenia. Marketing, masz przecież całą wiedzę i doświadczenie z jednego kraju, więc co za problem ruszyć w drugim kraju później, nie? Nie ma dużego problemu. Więc można to rozwijać na inne kraje. Można na przykład zaproponować różnego rodzaju usługi komplementarne, bo przecież taki portal nie tylko może zarabiać to 15 zł. Są różne, słuchajcie, prezenty można ludziom jakieś wysłać, można się dogadać z firmą z kwiatami na przykład, portal randkowy, kurczę, no, to z firmą jakąś z kwiatami na przykład, ktoś chce wysłać kwiaty, okej, zintegrowane to będzie z tym portalem na przykład, nie, żeby wysłać fizycznie komuś kwiaty, może być taka możliwość, jeśli się ktoś zgodzi, żeby coś takiego odebrać na przykład i to już dane osobowe, bla, 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 RODO, no to już są inne sprawy, nie dzisiaj się tym zajmujemy, ale na przykład taka możliwość i dogadujesz się z firmą z tymi kwiatami, że na przykład, dobra, 30% dla ciebie, 70 dla nich, nie? Więc znowu może to być dodatkowy zarobek. Można zarobić na wielu jeszcze innych tam możliwościach, stosując różne rzeczy, na przykład książki na temat związków i sprzedawać i mieć z tego też prowizję. Stworzyć jakieś inne portale na przykład, nie? Stworzyć komplementarne portale, na których będziesz mógł tych użytkowników sobie znowu monetyzować w jakiś inny sposób, bo możesz mieć portal randkowy, ale z drugiej strony możesz mieć portal aukcyjny, czy jeszcze jakiś inny portal. I co za problem, żeby tym użytkownikom, których masz już na przykład 10 tysięcy na portalu, zareklamować za darmo zupełnie, no bo to twój portal, możesz mailing ludziom wysłać i tak dalej, ustawić sobie banery reklamowe i ten zareklamować drugi portal. I popatrz wtedy, na przykład, masz, przejdzie ci z tego na przykład 2000 na nowy portal i ty już nie płacisz za tych kosztów reklamowych, które wcześniej tam uwzględniliśmy, nie? Czyli oszczędzasz dużą część na przykład pieniędzy. Co więcej, masz użytkowników, którzy korzystają z twojego portalu, więc dużo łatwiej, żeby skorzystali z drugiego twojego portalu i zapłacili, niż kogoś przekonywać do siebie od nowa, nie?
Kolejna rzecz to jest, można właśnie ten zarobek z reklam uzyskiwać, bo możesz ty na swoim portalu reklamować jakieś produkty, możesz inne firmy pozyskać, możesz wrzucić reklamy Google i tak dalej. Bardzo dużo jest tutaj możliwości, nie? Mając taki ruch duży na stronie. Dalej, można na przykład większy nacisk położyć na marketing organiczny czy partyzancki, bo przecież niekoniecznie każdego użytkownika ty musisz płatnie pozyskiwać. Możesz tego użytkownika pozyskać w jakiś inny kreatywny sposób, nie? Można założyć do takiego portalu kanał na YouTubie na przykład i zacząć dawać ludziom porady na temat związków, nie? Albo dogadać się z kimś, kto daje porady i założyć wspólnie kanał i reklamować na przykład jego książki czy jakieś materiały i twój na przykład portal, co ja też robiłem, halo, robiłem, bo ja słuchajcie, przez kilka lat, na przykład jedna z moich firm to była firma Are You Single? Are You Single? Która zajmowała się organizacją imprez dla singli. I na przykład współpracowałem przez wiele, wiele lat bardzo intensywnie z Radiem SK i z portalem Sympatia.pl. Sympatia.pl no to jest portal na Onecie, największy chyba w Polsce w ogóle portal randkowy. I współpracowałem na przykład z tą Sympatią i my się dopełnialiśmy. Ja organizowałem imprezy, gdzie oni mieli też raz, że swoją reklamę, dwa, mieli bardzo fajny dodatek do portalu, gdzie ich po prostu użytkownicy z internetu mogli się spotkać na żywo. Szybkie randki i tak dalej, tam mega fajne te imprezy były, dlatego ich kilkaset zorganizowałem, nie? Przez lata. A dodatkowo na przykład portal nam reklamował te imprezy, więc w ten sposób można nawiązywać współpracę z ludźmi i wtedy mieć dużo więcej tych użytkowników, już nie płacąc bezpośrednio, nie wymieniając się na przykład barterowo, czy w jakiś sposób polecając nawzajem. Wiele jest tu możliwości rozwoju, tyle uczymy was tego w Akademii Biznesu, właśnie tego sposobu myślenia, nie? Jak później to optymalizować, czyli mniej wydawać na marketing na przykład, czy kosztów, czy na jakieś inne koszty, a więcej zarabiać. Jakie są zagrożenia? No głównym zagrożeniem jest konkurencja tutaj. Jest konkurencja, bo wszystko będzie zależeć od tego, jak na tym portalu ludzie się czują, nie? Jeśli będą, wiesz, no dlaczego facet będzie chciał siedzieć na portalu? Bo tam będą fajne dziewczyny, z którymi on może faktycznie popisać. Nie będzie jakichś kont lipnych, na których nikt nie odpisuje, nie? Nie będzie jakichś dziwnych ludzi tam, którzy by, nie wiem, creepy jakieś wiadomości wysyłali, czy coś takiego. Więc to będzie zależeć od tego, nawet jak jest konkurencja. Bo słuchajcie, ja słyszę wielokrotnie od was, że o, jakoś trzeba znaleźć niszę, o, trzeba znaleźć produkt, którego nikt inny nie ma. Słuchajcie, to jest bardzo trudne. Nie każdy z was musi być kolejnym Facebookiem, nie każdy z was musi tworzyć, być wynalazcą, być jakimś przełomowym w ogóle właśnie, nie wiem, Netflixem, Uberem, Airbnb i tak dalej, chociażbym wam tego życzył serdecznie, z całego serca, więc nie każdy z was musi coś wynajdować nowego. Bo tak naprawdę, żeby wygrać z konkurencją, moi drodzy, zwłaszcza jak jest bardzo konkurencyjny na przykład rynek, to wystarczy być lepszym o 1%. Robić lepiej o 1% to niż konkurencja i ludzie przejdą do ciebie. Bo jak mają do wyboru tu i tu, to przejdą do tego, kto lepiej się na przykład reklamuje, bardziej kreatywnie, ciekawiej, kto jest lepszy, ma lepszą obsługę klienta, kto ma lepszy user experience właśnie, kto ma lepszy, lepiej ten portal skonstruowany, fajniejszych ludzi, gdzie może się umówić na randkę z dziewczyną na przykład, no to dlatego przyjdzie na przykład do ciebie, a nie do innych. Ale zawsze zagrożeniem może być konkurencja, bo może wejść na przykład trzy jakieś wielkie portale, mogą wejść w twojej branży, i pozamiatać cały rynek na przykład, więc oczywiście, że to się może zdarzyć, no ale takie jest życie, moi drodzy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, no do jasnej cholery. Więc nie bójcie się tej konkurencji, słuchajcie. Naprawdę, ja mam znajomych milionerów, którzy akurat w branżach zawsze robili pieniądze, w których jest ogromna konkurencja, w deweloperce, właśnie w produkcji stron internetowych, w jakichś agencjach marketingowych. Takich firm w Polsce są setki, tysiące i jakoś można na tym zarobić duże pieniądze. Bo możesz mieć 1000 konkurentów, ale oprócz tego masz 10 milionów klientów, którzy przyjdą część do ciebie, część do tego konkurenta, część do tego i jakoś sobie ten tort cały podzielicie, nie? Co może się zdarzyć? Mogą się zmienić na przykład stawki podatkowe, nie? I będzie trochę drożej. Mogą się jakieś pojawić kolejne wspaniałe wymysły z Unii Europejskiej, które kolejne jakieś tam utrudnią rzeczy, nie? Więc może być tutaj różnych rzeczy dużo się pojawiać, różnych zagrożeń. Ja już nie będę się na tym skupiać tutaj, moi drodzy, bo w ogóle zagrożenia to codziennie są w biznesie jakieś, tak jak wam powiedziałem. Bycie przedsiębiorcą to jest tak naprawdę rozwiązywanie problemów. I dlatego niektórzy ludzie nadają się do tego, żeby biznes prowadzić, bo oni potrafią stawiać czoła problemom. Jak ktoś jest szarą myszką, która siedzi w kącie i chciałaby, żeby się wszyscy od niej odczepili i mieć jak najmniej problemów w życiu, to niech się nie bierze za biznes. Bo to nie zadziała wtedy. W biznesie trzeba być nastawionym na to, że codziennie są jakieś rozwiązywanie problemów. I to jest twoja rola. Dzięki temu przedsiębiorca ma szansę zarobić milion właśnie w 5 lat, a jego pracownik niekoniecznie, nie? Bo to jest ta różnica. Kto decyduje się wziąć na siebie jakąś odpowiedzialność za coś?
I większa odpowiedzialność, jeśli to jest dobrze wszystko ogarnięte, będzie się wiązać na przykład z potencjalnie większymi zarobkami. Nie? Więc tak jak widzicie, moi drodzy, widzicie tutaj w tych obliczeniach, które wam podałem, że wcale nie jest to takie ciężkie, nie? Że wcale nie jest to wszystko, że jak niektórzy powtarzają, że pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej, no wcale nie trzeba ukraść. Można zarobić uczciwie, można to zrobić. Słuchajcie, ludzie to robią. Przede wszystkim ludzie to robią. Tworzą nowe rzeczy. Tworzą nowe rzeczy, tworzą nowe strony, tworzą kopie jakichś innych stron, dołożą od siebie właśnie te 5% i dzięki temu zarabiają i przejmują na przykład dużą część rynku, więc chcę, żebyście nauczyli się tego myślenia, dlatego w niedzielę widzimy się na tych dwóch szkoleniach. Dlatego macie tutaj na kanale i zachęcam was do subskrybowania, macie też film, od razu zachęcam, żeby sobie obejrzeć, jak się już zapisałeś na te dwa webinary, bardzo podobny do dzisiejszego film, tylko zupełnie inny biznes przeanalizowany, właśnie biznes handlowy, więc uczcie się, moi drodzy, rozwijajcie się, live long and prosper, jak to było w Star Treku, a ja się z wami na dzisiaj żegnam, więc do zobaczenia, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć! Yeah, yeah.